najcieplejsze miasto w Polsce, które do 1993 roku nazywane było Małą Moskwą. Ma tu siedzibę jeden z największych producentów miedzi i srebra na świecie. Zabierzemy Was do XII-wiecznego kościoła z tajemniczym sarkofagiem, obejrzymy pozostałości romańskiej kaplicy, odwiedzimy gmach elitarnej uczelni rycerskiej i mauzoleum Piastów oraz zobaczymy, co pozostało ze starej zabudowy miasta. Wprawdzie o Legnicy wspominają już źródła rzymskie, to pierwsza wzmianka w polskich dokumentach pojawia się za czasów Bolesława Kędzierzawego. Położenie na skrzyżowaniu szlaków handlowych z Niemiec, Wielkopolski i Krakowa oraz pobliska kopalnia złota przyczyniły się do szybkiego rozwoju miasta. Podobnie jak cały region, Legnica przechodziła pod panowanie korony czeskiej, Habsburgów, Prus i Niemiec. Przez gród przetaczały się krwawe wojny. Pomimo iż miasto praktycznie nie ucierpiało w wyniku działań wojennych, to bezmyślność Armii Czerwonej świętującej zwycięstwo doprowadziła do dewastacji zabytkowych budynków. Sowieccy żołnierze wrzucali do staromiejskich kamienic granaty lub płonące kanistry z benzyną. Ocalałe poniemieckie obiekty wojskowe przejęła Armia Radziecka. Rosyjscy żołnierze stacjonowali w Legnicy do 1993 roku. Było ich tylu, że Legnicę nazywano Małą Moskwą. Pomimo zniszczeń wyrządzonych przez Sowietów, zachowało się w Legnicy kilka obiektów godnych odwiedzenia. Katedra pod wezwaniem apostołów Piotra i Pawła już od średniowiecza stanowiła architektoniczną wizytówkę miasta i była prawdziwym powodem do dumy jego mieszkańców. Historia kościoła sięga co najmniej XII wieku. Pierwszy murowany z czerwonej cegły budynek kościoła wzniesiono w XIV wieku, a w XV znacznie go przebudowano. Swój obecny wygląd katedra zawdzięcza XIX-wiecznej przebudowie. Katedra posiada bogate wyposażenie oraz detale architektoniczne. Zachodnie wejście do kościoła zdobi XIV-wieczny portal z figurą Maryi z Dzieciątkiem Jezus, a wejście północne – portal przedstawiający scenę pokłonu trzech króli. Elewację południową zdobią wykonane z kamienia barokowe i renesansowe nagrobki. Wewnątrz katedry możemy podziwiać dzieła sztuki z różnych epok, począwszy od stylu romańskiego, przez gotyk, renesans i barok, po współczesne akcenty. Jednym z najstarszych zachowanych zabytków jest romańska chrzcielnica z brązu, datowana na przełom XII i XIII wieku, przedstawiająca sceny z życia Chrystusa. Przechodząc wzdłuż naw bocznych, warto obejrzeć kaplice ufundowane w XV wieku, głównie przez legnickich patrycjuszy oraz bractwa i cechy rzemieślnicze.
W jednej z kaplic bocznych znajduje się tajemniczy sarkofag, przedstawiający postacie księcia i księżnej. Identyfikacja osób przedstawionych przez rzeźbiarza stanowi od lat źródło sporów pomiędzy naukowcami. Jedni uważają, iż są to książę legnicki Wacław I i jego żona Anna Cieszyńska, drudzy zaś twierdzą, że książę Ludwik II Legnicko-Brzeski z żoną Elżbietą z Hohenzollernów. Najbardziej imponującym dziełem epoki renesansu w katedrze jest znajdująca się przed ołtarzem ambona z białego piaskowca, która została stworzona pod koniec XVI wieku przez legnickiego rzeźbiarza Kacpra Bergera. Barokowy ołtarz główny pochodzi z 1769 roku, rzeźby do niego wykonał legnicki rzeźbiarz Christian Grunewald, a autorem obrazu Chrystusa Zmartwychwstałego jest wrocławski malarz Jan Henryk Kynast. Katedra jest również miejscem, gdzie można znaleźć mnóstwo wspaniałych rzeźb, malowideł, fresków i płaskorzeźb. Zamek Piastowski został wzniesiony z cegły na przełomie XII i XIII wieku przez księcia Henryka Brodatego w miejscu istniejącego tu do końca X wieku warownego grodu. Po śmierci ostatniego z Piastów zamek przeszedł w posiadanie cesarzy niemieckich. Po pożarze w XIX wieku zamek przebudowano w stylu modnego wówczas stylu neogotyckiego. W lutym 1945 po zajęciu Legnicy przez Armię Czerwoną zamek został podpalony i uległ zniszczeniu. Odbudowano go w latach 60., przeznaczając na użytek szkolnictwa. Dziś mieści się tu szkoła podstawowa i nauczycielskie kolegium języków obcych. W XVI wieku na zamku więziony był Christoph von Reiswitz, jeden z najbardziej znanych śląskich rycerzy rozbójników. Zwany z racji koloru gęstych włosów czarnym Krzysztofem. Zasłynął on brutalnym napadem, uwięzieniem i gwałtem na bernardynkach z Lubomierza. W 1961 roku na terenie dziedzińca zamkowego w Legnicy odkryte zostały fragmenty murowanej kaplicy romańskiej, wzniesionej za czasów księcia Henryka I Brodatego i świętej Jadwigi w pierwszej połowie XIII wieku. Zachowały się spore fragmenty przyziemia i detale architektoniczno-rzeźbiarskie. Powstała na planie dwunastoboku kaplica składała się z dwóch poziomów – dolnego kapella publica, przeznaczonego dla ogółu wiernych, i górnego kapella privata, dla księcia i jego najbliższego otoczenia. Główną siedzibą Muzeum Miedzi od początku jego istnienia jest barokowy, trójkondygnacyjny pałac podawnej kurii opatów z Lubiąża, wzniesiony w 1728 roku. Gmach ten, zlokalizowana obok Akademia Rycerska oraz Kościół Świętego Jana i dawne Kolegium Jezuickie, tworzą dziś unikalny kompleks architektury barokowej usytuowany w centrum miasta tuż obok rynku. Wewnątrz znajduje się wystawa prezentująca miedź, jej właściwości,
oraz wykorzystanie tego surowca na przestrzeni dziejów. Znajdują się tu naczynia świeckie i liturgiczne, powstałe w warsztatach konwisarskich i złotniczych, malowidła, rzeźby, ikonobuły i starodruki. Muzeum posiada również zbiór minerałów miedzi z całego świata, kolekcję różnorodnych przedmiotów użytkowych i artystycznych z miedzi i jej stopów. Są tu narzędzia, broń, proste naczynia i sprzęty gospodarcze. Drugą częścią muzeum jest Akademia Rycerska. Elitarna uczelnia kształcąca młodzież szlachecką powstała w Legnicy w 1708 roku na polecenie cesarza Józefa I. Miała być kuźnią kadr dla urzędów i wojska. Uczyli się tutaj młodzi potomkowie szlacheckich rodów. Przyjeżdżali ze służbą, mieli do dyspozycji piękne pokoje, stajnie, jadalnie i salę balową. Uczyli się jeździectwa, tańca, strzelania, eleganckiej konwersacji, kaligrafii, mechaniki i sztuki fortyfikacji. Nauki pobierali tutaj m.in. lubomirscy, zamojscy, szembekowie i ossolińscy. Ekspozycja składa się z dwóch części. Jedna dotyczy dziejów instytucji, druga przedstawia historię gmachu. Obecny barokowy kościół świętego Jana Chrzciciela wraz z kompleksem kolegium został wzniesiony przez jezuitów w XVIII wieku w miejscu XIII-wiecznego gotyckiego kościoła. Przetrwał jednak zaledwie 15 lat. W 1744 runęła część sklepień, a po kasacie zakonu w 1773 świątynia popadła w ruinę. Odbudowany na początku XIX wieku służył jako świątynia parafialna, a w 1947 został przekazany wraz z klasztorem zakonowi franciszkanów. Gdy w 1675 roku zmarł ostatni książę legnicko-brzeski Jerzy Winhelm, jego matka, księżna Ludwika Anhalcka, ufundowała w Legnicy kaplicę i od tej chwili kościół świętego Jana wraz z kolegiatą w Brzegu pełnił rolę mauzoleum piastów legnicko-brzeskich. Po odbudowie kościoła w XIX wieku kaplicę włączono w bryłę. Nam niestety ze względu na prace remontowe udało się tylko zajrzeć do mauzoleum piastów. Lapidarium Legnickie to miejsce, w którym prezentowane są relikty zabytkowej architektury, jakie zostały po starej zabudowie z wieków od XIV do XIX. Już na początku XX wieku przy Muzeum Dolnośląskim w Legnicy założono ogród muzealny, w którym utworzono lapidarium. Zostało ono jednak zniszczone pod koniec II wojny światowej. Zachowane fragmenty kamiennych elementów przeniesiono na nowe miejsce, na teren przylegający do budynku Muzeum Miedzi. Znajdują się tu m.in. tablice herbowe dwóch zasłużonych dla Śląska rodów, Cetliców i Budziwojów. Fragmenty dekoracji renesansowych kamienic, tarcze z herbem księstwa legnicko-brzeskiego, epitafia legniczan i rzeźby z kaplic rodowych oraz portale z legnickich kamienic. Dzięki zgromadzeniu ich w jednym miejscu można zobaczyć, jak wyglądała Legnica, której już dziś nie ma.
Legnica nie należy do najbardziej znanych ośrodków turystycznych w Polsce. Jest tu jednak wiele ciekawych zabytków, atrakcji i duża ilość terenów zielonych, gdzie można odpocząć. Miasto odznacza się największą w skali kraju ilością dni słonecznych, dlatego zawsze jest tu pogoda na zwiedzanie.